czy w waszych grach Castillo, kiedy podbijacie Amerykę Środkową, tworzycie tutaj tylko jedną gigantyczną kolonię? Jeśli tak, to robiliście to cały czas źle. Nie martwcie się, z dzisiejszego odcinka dowiecie się, dlaczego im więcej kolonii, tym lepiej. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tak, to drugi odcinek miniserii kastylijskiej pod kolonizację, ale w międzyczasie toczę też dużo innych wojen. Widać to po Anglii i Francji. A propos wojen, mamy bardzo dobry moment do zaatakowania Maroko, dlatego bez zastanowienia wypowiadam im wojnę oraz Susowi. Pamiętajcie, że ja mam naprawdę przekoksanego generała. Naprawdę, w tym momencie. No na razie wojska Maroka mnie totalnie unikają i zauważyliście, że to jest problem tej wersji? Przeciwnik zawsze ucieka. Ja wiem, że jest Maroko jedną technologię do tyłu, ale bez przesady. W odkrywaniu nowego świata skupiam się na Amerykach. Głównie będę chciał centralną oczywiście zdobywać w pierwszej kolejności, ale Karaiby, wybrzeża są jak najbardziej dla nas wartościowe. Wreszcie pierwszy kolonista. No ale niestety jeszcze kolonie są dla nas za daleko. Jesteśmy mimo to bardzo blisko, bo już na tym poziomie rozwoju idei będziemy mogli spokojnie zakładać kolonie w nowym świecie. Bardzo ważnym etapem jest wybór właściwego nastawienia kolonialnego. Pierwsza opcja jest dla leniwych, po prostu nie będą pojawiały wam się bunty w nowo powstających koloniach, które będziecie sobie zakładali, czy to w nowym świecie, czy to w Afryce. Więc w skrócie, nie będziecie musieli dosyłać tutaj armii. Druga polityka jest raczej do kolonizowania Afryki, ponieważ dostajecie tutaj taki bonus Native Assimilation, który polega na tym, że za każdy 1000 mieszkańców, który zostanie asymilowany po utworzeniu się tutaj już pełnoprawnej prowincji, dostajecie taki mały bonusik do produkcji dóbr. I okej, w Amerykach jest tutaj 1000, 1500, czasem 2500 gdzieś tam, ale nie więcej, więc wychodzi to, co najwyżej słabo. Za to w Afrykach takie prowincje są po 6-7 tysięcy i wtedy opłaca się wybrać tą politykę. Trzecia polityka jest najlepsza właśnie do szybkiego kolonizowania i tworzenia kolonii głównie w Ameryce. A że ja chcę się skupić początkowo na Ameryce, to właśnie tą politykę wybieram. Oczywiście możemy je dowolnie zmieniać, tylko kosztuje nas to jeden punkt stabilności, co w sumie nie jest zbyt dobre. Yeah, niszczymy marokańskie armie, chyba. Nie, no na bank. No i rozpoczynamy proces zjadania tych marokańskich wypuszczonych popierdółek, jak i samego Maroka. Oczywiście będę tutaj brał od niego te prowincje, żeby oddzielić go jak najszybciej od morza, żeby przestał mnie piracić. Oddzielam też ich Maroko od Tunisu, żeby go mi nie podbili i robię sobie dojście do kopalni złota w Tifali. Tafali, nieważne. A agresywną ekspansją raczej się nie przejmuję. O, jak miło. Co pojawienie się nowego papieża radziłby wam sprawdzać, czy jest on stary, czy jednak młody. Ten jest akurat całkiem młody, ale gdyby był stary, miał powyżej 65 lat, to wtedy doradzałby wam zainwestować wpływy papieskie w bycie kolejnym papieżem. Wtedy po prostu będziemy mieli największe szanse, żeby przejąć władzę na tronie Piotrowym. W międzyczasie rozwój naszego kraju rozpoczynam od rozwijania marketplace'ów. Jest to super ważne, bo to zwiększy nam udział w naszym handlu sewilskim, a to jest dla nas najważniejsze centrum przez bardzo długi czas. W sumie to aż dziwne, że ja dopiero się teraz za to biorę. Zaprowadzam też prawo i porządek w Hiszpanii. Wreszcie zastanawiam się też nad rozwinięciem portu w Sewilli, ale to może poczekam najpierw do 7 poziomu technologii administracyjnej, bo będę wtedy odpalał złotą erę, więc będę dewował to jeszcze taniej. W sumie na razie wszystkie prowincje tutaj po Maroku dodam do Trade Company, chociaż następnie też będę je odpinał za jakiś czas, ale to wspomnę wam potem, dlaczego tak robię. O, jak miło, turniej. Tak samo miło jak wyprzedaże na Anebie. Mnóstwo okazji, linki jak zwykle w opisie. Dostałem trzeciego kupca, na razie go umieszczam w Sewilli, jednak kiedy będę miał zasięg na Ivory Coast, to tam go przeniosę. Tak, uwielbiam jak Portugalia mi komplikuje moje plany, ale nie ma w tym nic złego w sumie. Po prostu zaatakujemy ją parę razy. Drugie rozwinięcie, no jako że już mam rozwój do kolonii, no to biorę zmniejszoną agresywną ekspansję. I w sumie właściwie zwrócą mi uwagę w komentarzu, że i tak powinienem wybrać tą doktrynę morską, bo im dalej tym będzie ona dużo droższa dla nas. Obecnie nie za bardzo czerpię korzyści z floty kupieckiej. Ona jest dopiero przydatna po 1600 roku, ewentualnie dla Portugalii od samego startu. Dlatego tak czy siak zainwestuję w wielką armadę. Rozbijamy Portugalczyków, raczej nie mają z nami szans, co w sumie jest dziwne, bo mają lepszą armię na starcie. Burgundczycy zaatakowali Anglię, w sumie to bardzo dobrze. A ja mam nadzieję, że rozbijam właśnie armię portugalską. Tak! A w wyniku wojny kradnie Portugalii kolonię i sam wysłał tutaj kolonistę. Dam to dostęp szybszy do Brazylii. Jak i kończymy tutaj te pomniejsze kraje, chociaż zostaje mi jedna prowincja, ale z tym sobie poradzę później. A my zdobyliśmy pierwszą kopalnię złota poza Europą i dostajemy do niej całkiem niezły bonus. I to jeszcze na 100 lat. Ja na temat od razu zaczynam już normalnie
normalną kolonizację Nowego Świata. No i pamiętajcie, najpierw wysyłamy normalnego kolonistę, żeby zaraz po przybyciu do Nowego Świata go cofnąć i wysyłamy od razu Expel Minorities, czyli wiecie, mniejszość narodową przesiedlamy. Tylko pamiętajcie, żeby przesiedlać z właściwych prowincji, zwłaszcza tam, gdzie możecie tanio dewować, bo takie wysiedlanie zabiera wam development z prowincji. Na szczęście kultura Lyonesse ma kilka takich dobrych prowincji z niskim kosztem dewowania. Galicyjska chyba zresztą też, a ja jeszcze tutaj w regionie porozwijam centra handlowe drugiego poziomu i na koniec w każdym z tych regionów odpalamy oczywiście edykt na handel. Ja w międzyczasie dowiązłem moją armię do Anglii, którą teraz też atakuję i będę chciał odbić te prowincje dla Northumbrii, jakkolwiek się to wymawia. Chociaż nie odbiję wszystkiego, bo nie ukrywam, bardziej mi zależy na pieniądzach, ale zależy też mi na tym, żeby Burgundia nic nie podbijała od Anglii. No, może oprócz tych prowincji. O! I tak się składa, że mam maksymalną ilość punktów, więc odpalam złotą erę. To powoduje, że wszystko, na co wydaję punkty, jest o 10% tańsze. Między innymi. Dlatego teraz przeprowadzam technologię po taniości, biorę drugą ideę, czyli ekspansywną, tak jak planowałem, i rozwijam je za 362 punkty. Czemu mam tak dużą korupcję? Co za noob! Zapomniałem przesunąć ten suwak maksymalnie w prawo na samym starcie. Z drugim kolonistą robię dokładnie to samo. Wysyłam najpierw, żeby założył kolonię. I tak, mając dwóch kolonistów, robię cztery kolonie na raz. Co prawda płacę za to dość sporo. No ale po coś budowaliśmy te budynki, po coś zajmowaliśmy się handlem, no bo zarabiamy już całkiem nieźle jako Hiszpania. I po prostu stać nas na robienie tylu kolonii naraz. I w sumie będę chciał lecieć do 5 kolonii i potem zająć się kolejnym obszarem, przy czym muszę skupić się bardzo szybko na Karaibach, żeby oczywiście Portugalczykom nie dać tam być. No, przynajmniej nie jako pierwsi. Nie, ta kampania to jakieś złoto. I wiecie co jest najlepsze? Zaszedł Iberian Wedding, mimo tego, iż Aragon stał się wielką republiką. Co prawda widzę, że nie ma tutaj formy rządów wymaganiach Iberian Weddingu, jednak dawno ta sekcja nie była aktualizowana. I oczywiście chcemy, żeby Aragon był naszą unią. A kolejne szczęście jest takie, że pojawiła mi się od razu Izabela Kastylijska po tej unii. Tylko dziwne, bo zamiast 12 lat, jak zwykle, ma 5. To też całkiem nieźle. Teraz przydałoby się jeszcze dostać Burgundię, która, nie ukrywam, urosła bardzo. Czwarta reforma rządowa. I na Kastylii tutaj są dwie przydatne. Land of the Church, kiedy macie bardzo dużo kardynałów, a Kastylia zazwyczaj ma, to jest bardzo dobry modyfikator, żeby dostać jeszcze więcej papal influence. Ewentualnie, jeżeli potrzebujecie dyplomatów, to maintain balance of power. A ja pójdę w Land of the Church. I teraz tak, do Nowego Świata musimy zacząć dostarczać nasze wojsko. W pierwszej kolejności do prowincji, a najlepiej tutaj tędy, żeby ponosić jak najmniejsze straty manpowera przez bycie na otwartych morzach. Bizantyjscy uchodźcy. Ja ich przyjmuję. Warto jest po prostu tutaj mieć jedną taką małą armię. 3000 powinno wystarczyć. Ewentualnie mieć co drugą prowincję 3000 wojska. I po prostu, jeżeli wam się pojawią dzikusy, to co stoczyć z nimi bitwę i zabezpieczyć kolonię. No niestety, jak widzicie, ja jedną straciłem, bo nie miałem tutaj wojska i totalnie o tym zapomniałem. Na Afrykę przyda wam się tego wojska znacznie więcej, bo jak widzicie, jest tu znacznie większa liczba dzikusów. Tak po 8 do 10 tysięcy na prowincję. A i to wojsko to oczywiście zwykła piechota, nic więcej nie będziemy tutaj potrzebowali. Następnie rekrutuję sobie po 3000 wojska ponownie, znowu zwykłej piechoty, i jedne 3000 wyślę do Ameryki Południowej, jedne do Ameryki Centralnej i jedne do Ameryki Północnej. Przydzielę do każdej armii konkwistadora i wyślę na poszukiwanie złotych miast. I w tym samym momencie, jak o tym wspomniałem, Burgundia staje się unią personalną Kastylii. Wow! Co za Burgundia, to Burgundia to jest potwór. Teraz ciekawe, czy cesarz wypowie mi wojnę. I zobaczcie, wybuchła rebelia, no i atakuje. Dzięki temu kolonia jest ocalona. Chociaż spróbuję jeszcze temu zapobiec w inny sposób. Mianowicie, teraz wykonam tą misję na roszczenia aragońskie, co mi daje możliwość przywrócenia Unii nad Neapolem. Ja do tej wojny wzywam zarówno papieża, jak i Austrię. Wypowie mi chyba wojny cesarz w momencie, kiedy jest w jakiejś wojnie po mojej stronie, prawda? No, w tej wojnie mam zdecydowanie dominację nie tylko morską, ale też i lądową. No to zaraz się przekonamy. Cała Burgundia jest tylko i wyłącznie moja. Ups. Ale jak to? Czyli jednak mam wojny z Austrią i będąc w nią wojnie, nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Trudno.
Sprytny paradoks, przewidział to. Tu leci nasz konkwistador w regionie Meksyku. Nie wierzę, że to robię, ale od Wenecji w tej wojnie dosłownie nic nie biorę. No bo Neapol daje mi bardzo dużo agresywnej ekspansji i muszę na to uważać. Tym bardziej, że jeszcze za chwilę mamy wojnę o Portugalię. No, na szczęście cesarz nie jest za mocny i nawet Burgundia sama sobie z nim daje radę. Kiedy ja zaczynam okupować Austrię. A za obecność we Francji dostanę 10 punktów Power Projection. Na stałe. Bardzo fajnie. Z tą misją podbijania Włoch poczekam jednak do zejścia mojej agresywnej ekspansji, zanim ruszę dalej. Od Austrii w tej wojnie biorę tylko i wyłącznie pieniądze. Wciąż liczę na to, że ona będzie jakkolwiek silniejsza, chociaż zapowiada mi się słaba Austria. Mała, szybka wojenka z Francją, o pieniążki, jak i możliwość przejścia do tłumienia moich buntowników. Ale Francja chyba nie ma z nami szans. A ja w międzyczasie daję trzeciego konkwistadora. Daję też przywilej do mieszczan, tylko musiałem niestety poczekać, aż będę w stanie cofnąć jeden przywilej wcześniejszy. Grant New World Charters oraz kolejny nowy przywilej, Establish New World Mission, który zwiększa nam bonus asymilacji natywów o 50%. Czas na kolonizację Karaibów. Najpierw dwie normalne kolonie, a potem cofam to i robię dwa razy expel. Podczas poszukiwania złotych miast mogą pojawić się inne eventy, o których w sumie zapomniałem wam wspomnieć wcześniej i one najczęściej dają jakieś punkty. Warto jest je wtedy brać, zwłaszcza jeżeli ich potrzebujecie dość sporo. Możecie spokojnie olewać nastawienie natywów wobec was. A i jeszcze jedno. Pamiętajcie, że po Burgundii możecie dostać wydarzenie na dostanie tych wszystkich jej ziemi za darmo, bez anektowania jej. Tylko nie możecie toczyć wojen przez jakieś 20-25 lat. Dosłownie żadnej wojny, ofensywnej, defensywnej, żadnej. I jeżeli go dostaniecie, to też koniecznie pamiętajcie, że musicie przenieść waszą stolicę w okolicach 1500 roku. O, gdzieś tutaj, o, w tym regionie takim. Bo inaczej dostaniecie holenderską rewoltę. Ten moment, kiedy moje unie niszczą francuskie wojska, bezcenne. Tego rodzaju wydarzenie. To jest też bardzo ważna rzecz, żeby wam pokazać, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Ja dowiedziałem się o tym gdzieś 2-3 lata temu. Tego typu wydarzenia zachodzą tylko i wyłącznie, kiedy nie wyrzynacie lokalnej ludności. Jeżeli bym ją wyrżnął, czyli o, użył tego i tutaj miałbym 0 ludności, takie wydarzenia na przyspieszenie rozwoju kolonii nie zachodziłyby. Ale zobaczcie, są całkiem fajne. I wreszcie czynimy Portugalię naszym podanym krajem. Przy czym, uwaga, musimy wziąć o niej te dwie prowincje, bo potrzebują do dalszych misji, oraz Algarve daje Aragonowi. A po co to, zobaczycie w sumie. Przegiąłem. Dlatego dajemy kolejny przywilej od szlachty. No dobra, prowincje, gdzie opłacało się zrobić kościoły, już zrobiłem, no to teraz produkcja. W zasadzie wszędzie, gdzie to się opłaca i z określonymi dobrami. Bydło się opłaca. Przyprawy jak najbardziej, żelazo też, sukno również, a te pozostałe trade goodsy, które tutaj widzicie, to nie. No dobra, cukier jeszcze też się opłaca. I z tego co widzę, Portugalia poszła na razie w kolonizację Afryki, niech jej będzie. Chociaż my teraz chcemy spłacić jej zadłużenie, żeby nie miała nic tutaj na minusie i żeby było ją stać właśnie na kolonizowanie. Pamiętajcie, że musimy z nią mieć pozytywne relacje, przynajmniej na plus jeden, bo inaczej ją stracimy, jeżeli zginie nasza władczyni. I w sumie też mogę wreszcie zająć się kopalnią złota naszą, żeby ją ulepszyć do 10 poziomu. No dobra, a my kontynuowaliśmy naszą rekonkwistę, jak i w zasadzie ją zakończyliśmy jednocześnie. Wziąłem bonusy do nawracania. Jak miło! Iberia też została nawrócona. I szczerze mówiąc, to czekałem z dalszym nawracaniem do możliwości akceptowania kultury marokańskiej, bo wtedy mamy szybsze nawracanie, kiedy akceptujemy daną kulturę. To jednak będę miał dopiero na 8 technologii dyplomatycznej, ale że skoro już mam te bonusy do nawracania, no to wszędzie podejmuję teraz te prowincje z Trade Company. I tak nie chciałem tutaj tego mieć. No, przynajmniej nie w ten sposób. Po co ja tak klikam? Przecież wystarczy, że ja to kliknę i już Trade Company znika. Albo nie. No kiedyś znikało. A drugi raz jednak tych prowincji nie będę korował. Tutaj biorę tylko raz, żeby odpalić edykt na nawracanie. I każdą inną prowincję będę nawracał. Teraz muszę jeszcze poczekać, żeby mi się zrobiły wszystkie kolonie, bo chcę wam pokazać właściwą ścieżkę właśnie wysyłania kolonistów. Bo ta wcześniejsza to taka robocza. Jak mamy taką misję do wykonania, to trzeba ją brać koniecznie. Ja natomiast znowu chcę ściągnąć pewnych inwestorów z Anglii, bo tak między nami to już za chwilę będziemy musieli przenieść naszą całą armię do Ameryki Środkowej i podbić jak najszybciej Meksyk. No, nawet mają trochę tych pieniędzy pod inwestycje, nie ukrywam. Wreszcie też skończyłem robić nasze polityki pod kolonizację. I w sumie od tego momentu możemy spokojnie odpalać wszystkie nasze misje, które zwiększają nam właśnie przyrost settlersów. I z tego co widzę, Hiszpania ma chyba tylko tą jedną. No dobra, jest druga. 5 prowincji i tak powstaje nam
kastylijska Brazylia. I tutaj najważniejsze jest to, żeby na początku to była kolonia samowystarczalna, bo dostajemy wtedy dodatkowego kolonistę. No, no niestety zwiększone dążenia niepodległościowe, ale możemy sobie z tym poradzić. Ponieważ w naszym panelu właśnie zarządzania poddanymi możemy zmodyfikować relacje z naszym poddaną kolonią i tutaj za pieniądze obniżać ich Liberty Desire oraz dawać im leciutkie bonusy. Ale to w momencie, jak będziecie mieli z tym problem, bo docelowo będziemy zmieniali tak czy siak typ tej kolonii, co możemy też zrobić raz na jakiś czas. I tutaj oczywiście, jeżeli będziemy chcieli zwiększyć liczbę naszego wojska, pójdziemy w Crown Colony. Jeżeli będziemy chcieli zwiększyć liczbę naszej floty, pójdziemy w Private Enterprise. Poza tym warto też pamiętać, że kolonie dają nam dodatkowego kupca, kiedy będą miały 10 prowincji. Dobra, mam 4 wreszcie kolonistów wolnych, więc mogę wam pokazać właściwą ścieżkę kolonizowania. Przy 4 kolonistach, jeżeli nie macie pieniędzy, wysyłacie 3 razy zwykłego kolonistę, kiedy dotrą na miejsce, cofacie i 4 razy expel, czyli mam na myśli to, której z tych. Jako, że moja Hiszpania naprawdę nieźle zarabia, pozwolę sobie robić to w stosunku 4 do 4. Kolejna sprawa, o której wiele osób mi pisze w komentarzach, jak robię takie filmy z kolonizacji, to to, żebym zabierał terytoria danym nacjom, tak? Teraz już nie możecie tego robić, niestety, zostało to znerfione. Możecie zabierać tylko i wyłącznie te terytoria, które są przez nich posiadane. Więc zobaczcie, mimo iż to plemię posiada prawa do tej ziemi, to nie mogę im niestety nic zabrać. I tak nadal uciekają, chociaż nie. Może jednak 8 kolonii to jest za dużo. Jej, narodziny kolonializmu, na szczęście u mnie. Wiecie co? Dwie sprawy, udowadniające, że ten patch jest jednak bardzo, ale to bardzo zbugowany. Po pierwsze, moja władczyni cały czas się ulepsza. 5-6-6. Mam wrażenie, że jest to powiązane z wyborami w Aragonie. Poza tym kolejna rzecz, która jest zrąbana, to to, że w momencie, kiedy ten głupi kraj ma trochę mniej Republic Tradition niż zwykle, to przestaje wybierać moją władczynię jako swojego władcę, przez co, zaraz to zobaczycie, 16 marca, zobaczcie, 15-16, wybrani znowu moją władczynię! 666! What the fuck? Paradoks, co to ma być w ogóle? I kolejna sprawa. Jeżeli za 5 lat Aragon nie wybierze mojej władczyni na tron, to ja stracę unię personalną. No ale co poradzę. Przekazałem tą prowincję Aragonowi podczas podboju Afryki Środkowej, jednak będę musiał go integrować jak najszybciej na 10 poziomie technologii administracyjnej, co może popsuć moje plany kolonizacyjne z Ameryką Centralną. Tak, nie spieszę się z nią. Rozbudowuję też porty sewilskie, jak i samą prowincję będę rozbudował, żeby wykonać naszą misję, bo bardzo jestem ciekaw, co ja tutaj dostanę. A w zasadzie to chodzi mi o tą misję. Tutaj jestem mega ciekaw, co dostanę w tym evencie. Aragonowi dałem prowincję w Ameryce Południowej. Może jednak zrobię tu kolonię. Na razie w kolejnych wyborach znowu wybrano moją władczynię i znowu ma statystyki 666. Niesamowite, jakie to jest zbugowane. Czas rozbudować port sewilski i Kazadek coś tam. Co przyspiesza nam kolonizację. W sumie fajny bonusik, malutki, ale zawsze coś. Ja lecę już teraz z kolonią w La Placie, bo Karaiby praktycznie zabezpieczone, więcej nie potrzebujemy, a chcę też mieć tutaj kolonię portugalską. I powiem szczerze, całkiem szybko się nam to rozwija. A jeszcze nie widzicie, jakiego mam tutaj bonusa na dodatkowych settlersów. Bo tak przeciętnie 63%, bardzo fajnie. Dobra, Aragon kończy korować te prowincje, dlatego możemy spróbować ustanowić dla niego gdzieś tutaj kolejne. No Portugalię się nie martwi, ona na pewno ma zasięg. O, tutaj w nowych koloniach, gdzie jeszcze kary nie mamy, to ma nawet 71% szansy na dodatkowych kolonistów. No i niestety na razie Aragon jest jeszcze za daleko. Chciałem zrobić tutaj jeszcze jedną prowincję po drodze, ale chyba nie będzie mi to dane. Więc na razie to wszystko leci do Portugalii. Na tych prowincjach akurat mi mniej zależy. Ja chcę mieć te wszystkie ze złotem w mojej kolonii jak najszybciej. Kolejne idee. I tutaj, jeżeli chcecie jak najbardziej boostować wasze kolonie, żeby były jak najpotężniejsze, infrastructure ideas jak najbardziej są opłacalne. Zobaczcie, jaka jest tutaj polityka. Pozostałe rozwinięcia również są bardzo mocne dla takiego imperium, które ma zamiar się rozbudowywać wszędzie. Ja natomiast planuję jednak też grać pod podbój w tej kampanii, żeby nie było tylko, że kolonie i sama nuda. Dlatego na początek wezmę administrative idea, bo to też przyspieszy nam zakładanie nowych kolonii. Na czwarte pójdą influence i kiedy to zrobię, zacznę anektować moją unię personalną i moich wasali. W międzyczasie załóżmy Hawanę. Szkoda, że Imperium Osmańskie zdecydowało się na powolny podbój kalifatu Mameluka. Nie rozumiem tego. Czyżby boty zawsze wybierały głupie odpowiedzi?
handlujemy cukrem i herbatem. No dobra, na razie kończę wojny tak, że biorę dla siebie 6 prowincji, 6 dla Portugalii i będę czekał, żeby coś tutaj zdobyć dla Aragonu, więc tego cypelka jeszcze nie podbijam. Pojawiła się reformacja. No trudno. Powoli zaczynam też budować moją drogę do Indii. Jest to jak najlepszy moment, tym bardziej, że istnieją tutaj pewne bardzo dobre monumenty do kolonizacji. Nowa kolonia. I mamy nową Kastylię. Tak, wiem, że normalny gracz już by miał 30 lat, podbity cały Meksyk, ale to wszystko ma swój cel. No, ale ja mogę już ruszać dalej z podbojami, odkąd utworzyła się ta kolonia. Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj 5 prowincji, które leci do Aragonu. No i wreszcie mamy przyczółek dla Aragonu. Trochę tych wojen na raz mam. Mamy pierwszą kolonię meksykańską Aragonu, więc jeszcze przed zjedzeniem Aragonu chcę zdobyć dla nich kolonię w USA. Chyba, że ten kraj znowu mi się uwolni. Na szczęście Alt F4 i mam jeszcze lepszą władczynię. To jest tak śmieszne, że nie mogę. Brak mi słów po prostu. No ale żeby się już nie zajmować dalej Aragonem, podbimy dla nich ostatnią kolonię. No ale dzięki temu mamy podbitych Azteków i możemy za chwilę atakować dalej. No i pierwszy transport złota do nas trafia, a teraz będę chciał go jak najbardziej zwiększyć. No ale ogólnie najważniejsza rzecz została zrobiona. Udało mi się mieć w regionie kolonialnym Meksyku aż 3 kolonie. To dość sporo. I tak, teraz widzicie, to nie są moje kolonie, to są kolonie moich unii personalnych, ale w momencie, kiedy zjem te unie personalne, te kolonie staną się moje. I nie ma w tej grze czegoś takiego, że to wszystko nam się zintegruje w jedną dużą kolonię. Nie, będziemy mieli 3. A to spowoduje, że jak spełnimy warunki, będziemy mieli na przykład 3 kupców zamiast jednego. Ale co najważniejsze, tutaj dla Hiszpanii na czym innym mi zależy. Kiedy zmienicie typ kolonii naszej, no oczywiście self-governing kolonii na crown kolony albo private enterprises, możecie mieć bardzo fajną decyzję. A w zasadzie ten kontrakt modyfikujecie na taki, który się nazywa treasure fleet income i wtedy każda kolonia zwiększa wasz treasure fleet o 20%. I przykładowo, zamiast tutaj z tego regionu zwiększyć sobie o 20%, zwiększacie to o 60%. No bo macie kolonie z Portugalii, będziecie mieli kolonie z Aragonu oraz Kastylii. Dlatego tak mi zależy, żeby w każdym regionie kolonialnym mieć Portugalię, Aragon i w zasadzie tyle. A docelowo możemy ich mieć ile tak naprawdę tutaj zmieścimy. Tylko jestem zbyt leniwy. A jeżeli masz ochotę właśnie na taką chillową kampanię, to polecam ci ten odcinek z Victory 3, gdzie gram pod dominację ekonomiczną Ameryki Południowej.